Relacjami, ludźmi się zajmuję. Coś około 70 eventów w tym roku organizujemy jako klub. Jakość życia to jest jakość relacji, a 100% się pod tym podpisuję rękami i nogami. To, żeby generalnie robić w życiu trudne rzeczy albo wyzwania, sobie stawiać wysokie. Uwielbiam spędzać czas z ludźmi, którzy mają w sobie tą energię, która pcha do góry, po prostu. Pracujcie mądrzej, zróbcie wynik lepszy, zarabcie tyle. Kacper Bisans przedstawia Smart Life. Dzień dobry, dzień dobry. Dziś ze mną Adam Przemyk, mój przyjaciel, z którym znamy się już ponad 20 lat chyba, nie? Tak, dzień dobry, witam, cześć. Możecie Adama kojarzyć z wielu przedsięwzięć, ale jeżeli oglądacie Smart Life'a, to wiecie, że on już tutaj był. Kiedy ty byłeś u mnie? Z rok temu? Byłem u ciebie, to było z półtora roku temu. Tak. Z półtorej, jejku, tak, jak mija. Tak, ale trzeba sprawdzić, bo może mniej. No. Wtedy sprzedawałeś domki w Narusa Leśna Przestań, czyli tam gdzieś u góry tej Polski, w rogu. I jak tam? Można kupić jeszcze coś? Od tego czasu się dużo zadziało. No. Już nie ma już wolnych domów i apartamentów. Planujemy kolejne projekty wokół Narusy, więc być może za jakiś czas znowu coś będzie, ale na ten moment po prostu można przyjechać, spędzić fajnie czas, odpocząć, naładować baterie i przyjechać na Narusę. Polecam generalnie wszystkim. Ale faktycznie ostatnio jak u ciebie byłem, to było w samochodzie wtedy, to te apartamenty i domy były mocno na topie w moich działaniach. Mm-hmm. Teraz działań jest kilka innych, o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Ale dzisiaj w ramach takiego intra to powiem wam, że jak myślę o społeczności biznesowej, jak myślę o networkingu, jak myślę o budowaniu relacji, to w pierwszej kolejności przychodzi mi nie Brian Tracy, nie jakiś tam zachodni guru, tylko właśnie Adam Przemyk. Dlaczego? Dlatego, że no my się znamy właśnie już, jak wspomniałem, od dzieciaka można powiedzieć. Ale potem każdy zaczął sobie robić swoje rzeczy i to jest mega ciekawe, że Adam jest takim... My mamy kanał na przykład Expert Bentley'u, który jest najbardziej popularnym kanałem w Polsce biznesowym i fajnie się tym pochwalić, jesteśmy z tego dumni, lubimy to robić, a Adam robi właściwie coś bardzo podobnego, ale na żywo, czyli klub przedsiębiorczości. Więc my teraz łączymy ten świat online i offline, mimo że też jesteś oczywiście w online, ale jednak... Wydaje mi się, że największą wartość daje się na tych stacjonarnych eventach. I teraz to, o czym dzisiaj będziemy mówić, to są relacje. Czyli zarówno jak tworzyć zespół, jak znaleźć wspólnika, jak znaleźć pracownika, jak znaleźć być może przyjaciela. Może dojdziemy nawet do dziewczyn, zobaczymy. W każdym razie uważam, że o relacje się opiera wszystko, a nie wiem, czy wiesz, a to ta wiedza ci się przyda. Otóż ostatnio spotkałem się z badaniami, z których wynika, że prawdziwe szczęście w większości przypadków, bo to też jest osobnicze, jednak dają trwałe, głębokie relacje. I ty w tym pomagasz, bo tworząc biznesy, jednak dobierając ludzi, te relacje można stworzyć. I więc może powiedz na początku, czym ty się zajmujesz, żeby ludzie wiedzieli tak już z twoich ust, a potem przejdziemy do konkretów. Relacjami, ludźmi się zajmuję. Jako klub w tym roku organizujemy 42 wieczory networkingowe, 14 regionalnych spotkań. 42 to jest co tydzień jeden. 4 warsztaty takie tematyczne, 3 mentoringi, 1 konferencję Wall Street na 1500 osób, 1 ogólnopolską w Łodzi teraz na około 600 i galę klubu przedsiębiorczości, więc coś około 70 eventów w tym roku organizujemy jako klub. Także nie ma tygodnia, żeby coś się nie zadziało. Drugie tyle i dużo więcej robi jeszcze Narusa równolegle. Eventów, spotkań, szkoleń i różnych działań, które się dzieją na Narusie. Więc... Ja się liczę, nie? Że to jest 1-4 eventu na, czy powiedzmy po polsku, wydarzenia na tydzień. Tak, tak to no. Mniej więcej się klaruje, tak to wygląda w praktyce. No, za tydzień na przykład mamy wieczór networkingowy we wtorek w Gdańsku, w środę mamy klub w Krakowie, a w weekend mamy szkolenie z wystąpień publicznych, więc w przyszłym tygodniu akurat 3 eventy wychodzą w tygodniu. No ale są tygodnie, że jest 1, czasem 2, czasem nic, ale to rzadko są takie tygodnie. Ale tak, tym się zajmujemy, tym się zajmuje klub przedsiębiorczości. Oczywiście wraz z rozwojem to tempo i nasza skala rośnie, bo też się uczymy, wyciągamy wnioski i chcemy się w tym doskonalić. Natomiast faktem to kocham robić. Nie ukrywam, że to jest moja ogromna pasja życiowa. Gdybym miał nieograniczoną ilość pieniędzy na koncie, dalej bym chciał robić eventy biznesowe. Pewnie trochę rzadziej, albo inaczej. Albo nie rzadziej, niekoniecznie rzadziej. Może nawet częściej, ale
nie na każdym jestem w stanie być, nie? Więc jakby jasne. Chodzi o to, że to jest moja pasja i odkryłem swoją misję życiową, że to po prostu mi daje fan. Mhm. A przy okazji, jak to pomaga innym ludziom, to zajebiście, to super. Zajebiście. To mega cieszy, jakby wiesz, ekscytuje, jak widzimy, że ludzie się zmieniają, ludzie robią coś dobrego, ludzie ewoluują, powstają biznesy, projekty, czasem małe, a czasem wielkie. Mhm. Ale czasem małe dla kogoś oznacza duże, nie? Każdy ma też inną skalę działań i ambicji, myśli, motywacji, więc naprawdę to jest wielka, wielka radość, jak widzimy, gdy ludzie się spotykają, budują relacje, uśmiechają się, pomagają sobie, no bo też klub od samego początku stawiałem na to, aby on był po prostu też w takiej rodzinnej atmosferze, mhm. nie? Jakby, żeby to była taka przyjemna, fajna, rodzinna atmosfera. To jest taki nasz fundament klubu. Właśnie często jak mówimy, czym się wyróżniamy jako klub, nie wiem, względem innych organizacji, innych firm, które organizują eventy, to właśnie bardzo mocno stawiamy na te relacje i na tą atmosferę rodzinną. Nie? Zresztą też jakby sam biznes prowadzę rodzinnie, więc też jakby jestem w tym spójny. Jak mówię o tym, że jest atmosfera rodzinna, no to praktycznie pół rodziny jest zaangażowanych w klub. To jest w ogóle. Kosmos. Nie? Moje dzieci często są na klubach też i tam książki pomagają czy z innymi rzeczami, więc jakby no po prostu żyjemy klubem rodzinnie, więc to też jest jakby fajne. Natomiast no tym się zajmuję na co dzień. To jest mój core działań i to jest coś, co robię już od 7 lat. Super, super. No dobra, prawie półtorej wydarzenia na tydzień. To nie śpisz, ćpasz, czy jednak masz jakichś ludzi i jak to w ogóle funkcjonuje, że to jesteś w stanie ogarnąć? Nie ćpam. Ze spaniem ostatnio lepiej niż kiedyś, więcej. Więc no, dzisiaj klub działa, bo są ludzie w klubie. Zespół ludzi, którzy sprawnie działają, uzupełniamy się kompetencjami, odpowiedzialnościami, rolami, więc jakby też mamy to dosyć dobrze już poukładane po tylu latach, więc no jakby klub robię ze wspólnikiem, z którym się uzupełniliśmy rolami od samego początku i dosyć skutecznie nam to wychodzi. No i też jakby każde miasto ma swojego opiekuna, osoby, które są odpowiedzialne za dane regiony Polski, bo teraz największą aktywność mamy w 7 wojewódzkich miastach. Katowice, Kraków, Wrocław, Poznań, Łódź, Warszawa i Gdańsk. To jest 7 takich naszych głównych miejsc, gdzie działamy. Plus Warmia i Mazury, czyli Narusa, Leśna Przystań. I za chwilę też Rzeszów, czyli to będzie w sumie takie 9 województwo, tak licząc te wszystkie miasta. I mamy po prostu poukładane, kto jest odpowiedzialny za dane miasto. I jakby bardzo skutecznie sobie to w kalendarzu umiemy poukładać, więc wtedy to nie jest tak, używacie jakieś narzędzi do tego? Jak to wygląda? Właśnie, żeby używamy ogarnąć? ClickUpa, używamy Google. więc mamy swój CRM też oczywiście, więc mamy tam trochę narzędzi, technologii, w większości darmowych, które każdy może używać do zarządzania gdzieś tam procesami czy firmą. Więc jest jasny podział odpowiedzialności. Ja jestem na kluczowych eventach, więc na spotkaniach regionalnych, na dużych eventach, na mentoringach, ale też poza tym jest mnóstwo mniejszych wydarzeń, które się dzieją cały czas w sumie. Jasne. Ale nie zawsze tak było. No, nie brzmiało, ale jesteś współwłaścicielem również Narusa Leśna Przystań, czyli takiego centrum hotelowo-wypoczynkowego, można powiedzieć, tak? Tak, tak, no to w poprzednim właśnie naszym tutaj Smart Life o tym trochę więcej było, bo cały odcinek był na temat właśnie Narusy, ale tak, no Narusa, raz, że wspólników, których mam w Narusie, to są osoby, które były na klubach, na klubie przedsiębiorczości, nie? Brały udział w naszych spotkaniach, w naszej społeczności. Nawet jedna osoba, czyli Tomek, był bardzo mocno zaangażowany swego czasu w klub i tak się dotarliśmy, tak się poznaliśmy, tak budowaliśmy naszą więź, relacje i zaufanie między sobą. No a Wojtek Matuszny, który jest prezesem i kluczowym osobą w Narusie, był naszym klubowiczem i po prostu kupił sobie bilet na spotkanie takie jednorazowe, bo można sobie kupić bilet na jedno spotkanie, tak jak wyjście do kina, teatru, nie? Po prostu kupujesz bilet. Jego kosztuje jedna zwyciąga taka? Wiesz co, mamy wieczór networkingowy 249 i spotkania regionalne 397. Okej. Więc to są spotkania. Lub ta konferencja, która jest w sumie teraz wisienką na torcie 20 października w Łodzi, no tam też można jednorazowo sobie kupić bilet. Też jest ta opcja. Tam cena jest akurat ruchoma, więc warto sobie wejść na stronę konferencjakp.pl i zobaczyć, jaka jest aktualna. Tam bardzo, i tak jest cena, jest petarda, więc po prostu najlepsza cena, jak chodzi o cenę i jakość. Ja tylko wtrącę, poczekaj, z tymi centynami. To jest mega ważne, że ja kiedyś, jak byłem młodszy, to patrzyłem, żeby pójść na najtańsze i to nie było głupie. Nie, jakieś tak za 49 zł coś, za 39 były kluby jakieś. To nie było głupie. Wtedy spotykałem tam z reguły studentów, kogoś innego, fajnego i uczyłem się od prelegenta mądrzejszego od siebie. Super. Ale zauważyłem, że z każdą kolejną stówą
jakość tych ludzi, ale jakość nie chodzi o to, kto jest jakim człowiekiem, tylko jakość biznesowa tych ludzi, bo to możemy stopniować, jakby z tym nie ma problemu, nie? Że ktoś jest lepszym przedsiębiorcą, ktoś jest gorszym. Jakość rośnie, więc właśnie zawsze teraz patrzę na to, że im jest droższy bilet, tym jest często ciekawiej z ludźmi. Ale tak jest, ja się zgadzam 100%, nie? No bo pamiętam spotkania KPE, które kosztowały 37 zł. Były takie nawet na początku? Były takie, no nie? Więc dzisiaj urosło to o 1000%, nie? Więc no, tak. 10 razy. Tak. Więc no, tak jest, no nie? Ja też nie chcę porównywać jakby tutaj pod kątem ludzi, bo każdy tak. jest super i każdemu kibicujemy, ale pod kątem jakości biznesowych to faktycznie wraz z wzrostem cen biletów no, mocniejsi przedsiębiorcy trafiają na spotkanie. Tak. Więc no dzisiaj jakby no też przez te lata się rozwijamy i wzmacniamy i pod każdym kątem chcemy, żeby i super miejsce było, i super prelegenci, i super networking, nie? Więc to wszystko ma znaczenie. Mhm. Tak, ale jak wracając jeszcze, bo tam nie dokończyłem tego wątku z Narusą, nie? Tak, tak, tak. Narusą, tylko zamykając ten temat, to tak, no pomysł na Narusę urodził się w klubie. Wojtek był naszym klubowiczem, więc jakby też sobie... Stał się klubowiczem, jeździł na nasze wydarzenia, mentoringi, to było w 2018 roku. I tak się w sumie zaczęliśmy poznawać, tak się docieraliśmy. No i pomysł na Narusę w ogóle to było też takie moje marzenie wcześniej, jakby w ogóle, które miałem w sobie, nieraz o tym myślałem. No bo skoro jako klub robimy tak dużo eventów, to zawsze gdzieś z tyłu głowy miałem taką myśl, kurde, fajnie byłoby mieć coś swojego. Może to brzmi jakoś górnolotnie, no. jakoś ambitnie, tak. ale tak było zawsze. Zawsze tak miałem myśl w głowie z tyłu, że kurde, super byłoby mieć coś swojego. Super byłoby mieć jakiś obiekt, jakieś miejsce, gdzie możemy jeździć do siebie w cudzysłowie, tak. nie? I ta myśl była zawsze, jakby od, znaczy może nie zawsze, ale odkąd klub robimy, nie? Więc jakby pomysł Wojtka, który się urodził w trakcie naszej znajomości, był jakby właśnie odpowiedzią na to moje marzenie wcześniejsze, ale Wojtek po prostu, no, pełna determinacja, przeprowadził się do Fromborka, mieszka tam, pilnuje, no, robi kapitalną robotę, zespół, Tomek, Wojtek, wszyscy tam po prostu jest, naprawdę warto przyjechać, zobaczyć na własne oczy, jak bardzo się tam wszystko zmienia tak, i ewoluuje. Byłem z rodzinką w Narusie i zresztą nie raz byłem też na waszych mentoringach, gdzie tam też coś pomagałem. Także fajne miejsce, drzewa, las, tak, cisza, spokój, fajne. Dzisiaj jakby nie mieszkam tam jak we Fromborku, nie? Bo jestem na południu. Tutaj dzisiaj jadąc do ciebie też mega miałem ekscytację. Się mega cieszyłem naszym spotkaniem. No właśnie wracając do relacji, nie? Czyli to jest właśnie to, o czym rozmawiamy dzisiaj, że jak się z kimś po prostu mega lubisz, przyjaźnisz, to aż są ciarki, jak myślisz o tych spotkaniach. Więc to, o czym powiedziałeś... No my tutaj godzinkę przegraliśmy wcześniej tak na luzaku, nie? Tak. To, o czym powiedziałeś, że jakość życia to jest jakość relacji, a 100% się pod tym podpisuje rękami, nogami. Nie? To jest jakby, uważam, takie ważne aktywo, o które każdy powinien po prostu dbać. A często zapominamy, bo idziemy za hajsem po prostu. A powiedz mi jeszcze, bo też tyle wątków jest, że próbuję to łapać. Wojtek jest prezesem w Narusie, nie? Tak, Wojtek jest prezesem i motorniczym całego projektu. I to jest ciekawe, że patrz, że mając swój event, bo twoim klientem, obcym gościem i od obcego gościa stał się prezesem spółki, to ty jesteś właśnie udziałowcem. To jest duża odpowiedzialność, duże zaufanie. I ja nagrałem parę tygodni temu Smart Life'a, gdzie mówiłem, jak poznałem moich wspólników, bo zauważyłem jedną regułę i powiem ci, że dopiero w tym roku nagle zrozumiałem tę regułę, w sensie, że ona jest, że występuje. Zobacz, my sobie działamy, tak bardziej luźnie, ale działamy, tak? I ty jesteś dla mnie jedynym wyjątkiem, że my się znamy ze szkoły. Ale tak naprawdę, gdybyśmy się poznali w szkole, to ty i tak byś wylądował na jakimś evencie biznesowym, że moglibyśmy się tam poznać, nie? Więc jakby pasujesz w sort ludzi, w jakby tendencję jakąś, ale poznaliśmy się w szkole. Okej, okay. Natomiast z takich typowych wspólników, z którymi działam każdego dnia, to w wielkim skrócie, bo jest o tym cały film, ale w wielkim skrócie, zobacz. Damian Abramowicz, z którym robiłem na przykład Happy Newsa i Old Oaka, to Damiana poznałem na konferencji twojej w Poroninie. Tam go poznałem, polubiliśmy się, więc z eventu biznesowego, obcy typ, wypiliśmy od razu jakąś tam flaszkę, pogadaliśmy, poznały się nasze dziewczyny, spoko. Karol Chojnacki robił kiedyś, wiele lat temu, klub biznesowy, jakiś, czy klub inteligencji finansowej, jak się nazywał, w Lublinie. I nas sam zapraszał z Maćkiem, pojechaliśmy i tak go poznaliśmy i potem wiedzieliśmy, że on jest fajny i zaczęliśmy współpracować, teraz jest naszym wspólnikiem. Maciek, u Kamila Cebulskiego kiedyś była konferencja Myśleć jak milionerzy, też kilkanaście lat temu, Maciek występował, tam go poznałem. Potem kogo mamy? Hubert i Klaudia. Robiliśmy mentoring kiedyś, my jako Maciek i ja, jakiś taki mieliśmy epizod. I tam poznaliśmy Huberta i Klaudię. Każdy z moich wspólników, z którymi robi biznesy. Artur też wcześniej w klubie, nie? Artur, nasz główny współpracownik, tak samo w klubie. I zresztą ja mu zaproponowałem współpracę, będąc jak był jeszcze, no nie chcę powiedzieć świętej pamięci, no ale już nie wiadomo gdzie jest, Sylwester Suszek, pamiętam,
kiedy byłem na klubie przedsiębiorczości, on występował w chyba Krakowie. Pamiętam, że Artur mnie podszedł i mówi: Kacper, dałeś ogłoszenie, że szukasz asystenta na Facebooku? Przecież ja jestem. I zaczęliśmy gadać. Więc też Artur, który tutaj za ścianą pracuje, też jest z klubu przedsiębiorczości. To jest niesamowite, jaka to jest potężna reguła. Nie? I okej, ktoś może być bardziej introwertyczny, ktoś może chcieć inaczej, ale zmierzam do tego, że tam są ludzie jakoś odfiltrowani, bo to może być fajna grupa na Facebooku, może być jakaś grupa na Telegramie zamknięta, nie wiem. Są różne możliwości, ale szukać ludzi, którzy są bardziej zaangażowani, którzy intencjonalnie myślą, bo zauważyłem, że na przykład krokiem pierwszym, żeby zarobić 10 tysięcy, bo 10 tysięcy to rzadka pensja, jest decyzja, że chcę zarobić 10 tysięcy. Mhm. I teraz bardzo mało osób ma takie coś, decyzja, kurczę, chcę zarobić 10 tysięcy, co mam zrobić? Ludzie chcieliby, ale nie ma decyzji. I podobnie jest z filtrowaniem ludzi. Okej, chcę być na tej grupie biznesowej, bo ona jest ciekawa. To jest decyzja i podjęcie akcji. Więc założenia ci ludzie już są ciekawsi pod kątem biznesu. Więc ja mega doceniam, mega. Dlatego właśnie dzisiaj cię to zaprosiłem, bo wiem, że ty po pierwsze masz to samo przekonanie co ja, a po drugie ty to organizujesz. I to jest w ogóle taka naturalna, nawet można powiedzieć reklama, nie? Że ja po prostu wiem, że w ogóle nie dam, nieważne czy kosztuje 200 zł, czy 400 zł, że to jest fajnie, pijesz kawę, zjesz ciastko, podasz parę osób, mieniesz się telefonami, masz fajnych prelegentów i no jest to coś super. Zresztą teraz w Krakowie ja będę również miał przyjemność wystąpić i się dzisiaj dowiedziałem, że będzie Rafosonik, a Rafosonik to jest gigant biznesowy, że tego w ogóle przekonałeś. Ja z nim od roku mawiam na kawę, jakoś ciężko mi. Rafosonik ma Gemini w Tychach, centrum handlowe, wprowadził BP do Polski, wprowadził McDonald'sa do Polski. No o ile McDonald's jest jaki jest, to tak dużą franczyzę wprowadzić, to trzeba być przemózgiem, a jednocześnie jest mistrzem rajdów Dakar. Szok. I taki gość występuje u Ciebie i go można za tam 2,5 zł, tak? Zobaczyć. Za 400. Za 400, tak. No i jeszcze jest ta duża konferencja, na której będziesz występował, nie? To będzie 20 października, tam jest bilet coś około 800. Teraz też cały dzień konferencja z lunchem już w cenie z kilkunastu prelegentów. Też tam będzie i Andrzej Dadeło, i Januari Czrzewski, Dawid Zieliński, Beata Dżazda. Januari Czrzewski, każdy kojarzy. Tak, jak mówimy, Robert Lewandowski, każdy wie. To jest jeden z największych inwestorów giełdowych, taki jeden z najbardziej znanych inwestorów na New Connectie, na giełdzie. Tak. Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy, bardzo dużej lidera na rynku w branży OZE. Beata Dżazda, prezes Betamet S.A., kilka tysięcy pracowników, 90 ponad oddziałów w Polsce. Przegiganci tacy. Andrzej Dadeło, prezes Votum S.A., prezes Miedzi Legnica, Kacper Bisanc, właściciel wielu firm, współautor Eksperta w Betleju, nie wiem czy kojarzycie, ale też gigant, także to jest naprawdę konferencja gigantów i to jest za 800, nie? To jest piękne, zobaczcie, normalnie tych ludzie są nieosiągalni. Ja kiedyś, słuchajcie... Jeszcze wiele innych osób, nie chcę do nikogo pominąć, bo to wiadomo, skład jest mocny. Teraz tak na biegu wymieniamy kilka nazwisk, natomiast zobacz sobie, kiedyś, nie powiem, że jako nastolatek, bo to wiadomo, ale nawet jako dorosły, 20-paroletni człowiek, tak sobie myślałem, że tankuję na BP, nie? I żeby poznać gościa, który wprowadził tą markę do Polski, nie, że jest franczyzobiorcą jednej, bo to też byłoby zajebiście spotkać takiego gościa, który ma swoją stację benzynową, nie? Ale takiego, to był dla mnie nieosiągalny szczyt. A teraz po prostu, o tak, pyk, Kraków jest. Niesamowite to jest. I ja o tym mówię z takim entuzjazmem, dlatego, że wiesz, my siłą rzeczy mówimy o Twoich usługach i reklamujemy, ale ja tak naprawdę chciałem zachęcić, żeby w ogóle ludzie się otworzyli, bo być może mieszkają w Poznaniu, gdzie macie mniej eventów, nie? O, też nie, są, akurat też tam my często, nie? Dobra, no to co dalej? 13 września mamy Poznań. To gdzie Cię nie ma? Wiesz, w Berlinie. Ale to jest fajny przykład. Może ktoś jest na obczyźnie, albo, albo w jakimś mieście, gdzie nie ma tak dużo tych eventów, albo ma czas na kilka. Błagam. Jeżeli czujesz ten klimat, jeżeli nie boisz się tego, chodź na każdy, tak? Nawet jak były takie amerykańskie eventy, że przyjeżdżał jakiś tam guru z Ameryki, bo też na taki bywaliśmy, to często merytorycznie to było różne, znaczy one to było często bardzo podstawowe, ale nie było złe, tylko było bardzo podstawowe przeważnie. Plus było takie trochę oszołomskie, że tu zbijamy piątki, tu coś i każdy to lubił, mi nie przeszkadzało. Jakieś łamanie szczały krtaniom, ale i tak ludzie, jak się tam poznawało,
Petarda. Zawsze tak. Petarda. Co no w tych wystąpieniach, wiesz, jakby są, jest kilka rodzajów prelegentów. Tak. Niektórzy dają bardzo dużo merytoryki, ale mało jest tam inspiracji albo motywacji, tak, albo do zabawy, nie? Tak. Inni za to dają dużo zabawy, tak, ale mało merytoryki, tak, nie? Są tacy, którzy dają bardzo dużo motywacji, ale mało merytoryki. Tak. I na tych eventach amerykańskich, na których byliśmy, a byliśmy na wielu kiedyś, tak, to było bardzo właśnie dużo proporcji motywacja, inspiracja, tak, w show, a bardzo mało tego mięsa teraz, tak, nie? A teraz no, w klubie zapraszamy jednak prelegentów, którzy potrafią trochę to wyrównać, jakby dać mięso, tą merytorykę biznesową, ale przy okazji dobry humor i dobrą atmosferę, bo to wszystko było, wiesz, też fajnie do słuchania, nie? Tak. Więc dzisiaj też jakby takim kluczem dobieramy prelegentów, żeby to było właśnie ta inspiracja, merytoryka. Ja ze swojej strony powiem Ci, mam mega wznowienie. No ja się nie mogę doczekać, nie? Ja prywatnie tak mówię, znam Cię już tak długo, a wiem, że to będzie super wystąpienie. Dobra, ale poczekaj, bo żeby, ale wracając, żeby to nie był blok reklamowy, tak, bo ja w ogóle, wiesz, tak, to jest o, tak, mamy wodę teraz od Damiana, tak, Skuna System, nie? Pozdrawiamy Damiana. Damian. Filtry do wody zamiast plastiku, mamy filtry. Ja te filtry reklamuję siłą rzeczy, jak widzę, że ktoś ma w domu plastikową butelkę, to ja nie mogę mu nie powiedzieć o tym. Tak. Wiesz, i trochę podobnie jest z Twoimi eventami, ale chciałbym wrócić do tego, bo to, że warto ludzi poznawać na takich eventach, to myślę, że każdy ogarnięty człowiek, jak już posłuchał nas, rozumie, o co tam chodzi. I teraz powiedz mi, jak w ogóle weryfikować tych ludzi? No, bo jest taki Wojtek Matuszny, z którym robisz no, kilkunastomilionową inwestycję, tak? Razem z inwestorami oczywiście, już ale kilkudziesięcio, dwudziestoparomilionową, no, tak? No już raczej 30? Bardziej, jak będziemy to podsumowywać ten rok, to może i więcej nawet. Okay. Sama inwestycja ponad 30 milionów, ale to już nie jest nieruchomość, to już jest biznes, który tak, funkcjonuje, działa, więc to dobra, będzie, idziemy dalej. Liczmy skromnie 30 milionów, no, skromnie. Więc macie biznes, warto 30 milionów. I teraz jak dobrać gościa, jak ty patrzysz, selekcjonujesz tych ludzi? Ja znam kilka twoich takich manewrów, to jak się nie przyznasz, to ja to powiem, ale zauważyłem w ogóle kilka fajnych tematów u ciebie. Natomiast jak ty robisz, że takiego gościa dobierasz i potrafisz z nim tak duży biznes tworzyć, mimo że w sumie wydaje mi się, że się z Wojtkiem zna się krótko. Od Poznania do aktu notarialnego, ile minęło? Dwa lata, niecałe. Dwa lata. Niecałe dwa lata. To nie jest długo. Tak. Nie? Więc jak? Wiesz, to z Wojtkiem akurat tak, że po prostu on, stając się klubowiczem, miał wiele wydarzeń weekendowych z nami. Tak. Więc my się nie znaliśmy od konferencji do konferencji, od święta do święta. Tak by, w sensie my te konferencje robimy bardzo często. Nie? Więc u nas, pomimo czasem, że coś trwa rok, to ja się czuję, jakbym znał kogoś 10 lat. Bo się tak często widujemy w różnych okolicznościach i rozmawiamy na wielu płaszczyznach, że po prostu jest intensywnie. Nie? Bo to też nie chodzi o długość znajomości, ale że my akurat mamy i długość, i jakość, więc u nas oba tematy grają. Ale z Wojtkiem było bardzo intensywnie i po prostu je od razu czułem, jakby intuicyjnie też może trochę, ale też jakby patrząc pod jego kompetencje, czym on jest dobry, że po prostu on jakby jest świetny w tych aspektach, których ja nie jestem tak, nie chcę być tak dobry, nawet, nie? Wszystkie te tematy takie, no każdy się różni, nie? Ja bardziej ludzie, sprzedaż, networking, leadership, to jest kocham, to a Wojtek, Excel, zaplecze, zarządzanie, analiza i wszystkie te tabelki rzeczy, nie? I to było super, że u Wojtka wyczułem, że on jest mega analityczny, że on jakby robiąc research na temat w ogóle Narusy, bo on robił prawie półroczny, ponad półroczny research na temat samego miejsca, regionu. Jeździł tam z Gliwic do Fromborka, nie? Czyli to jest, jak sprawdźcie sobie w Google, jak to jest odległość, nie? To jest 6 godzin, 6,5 godziny jedną stronę autem i on to robił przez ileś miesięcy, cały czas jeździł, robiąc research, robiąc analizę, analizując miejsce, władzę, burmistrza, wszystko dookoła, czy to w ogóle ma sens, czy damy radę, nie? Pod kątem praw, wszystkiego. Więc to mi się bardzo u niego spodobało, że to nie było tak, że hip, hip, hurra, będzie dobrze, bo to jest trochę, ja tak zawsze miałem podejście, że zawsze tą szklankę do połowy pełną widzę i ogólnie mi to pomaga w życiu, ale też przez to się kilka razy można było sparzyć, nie? Jak masz takie podejście na hip, hip, hurra. A Wojtek jednak bardzo stanowany i bardzo merytorycznie tutaj podszedł do analizy miejsca, to mi się super spodobało, mi to mega zaplusowało, bo to było... Wojtek taki hip, hip, bez hurra. Znaczy nie, no właśnie on ma w sobie też taki, ma w sobie dużo też takiego liderstwa i do przodu na maksa, więc Wojtek też jest fenomenem pod tym kątem, dlatego mi się to po prostu mi to zaimponowało na maksa, że zanim podjęliśmy decyzję o współpracy, on już ten research zrobił. To nie było tak, że my dogadaliśmy współpracę, dobra Wojtek, to ty rób research, tylko on najpierw zrobił research i jakby przyjechał z gotową propozycją, z analizą, z Excelem, dlaczego warto. Pokazując nam argumenty takie merytoryczne, a nie na zasadzie, że zróbmy to, będzie dobrze, nie? Więc to było super u Wojtka i to był tak duży plus, że po prostu no, kopara mi opadła wtedy.
Dlatego też jakby uwierzyłem w to od samego początku i zresztą mnie nie trzeba było też przekonywać do miejsca, bo ja wcześniej sprzedałem Wojtkowi działkę tam w tym regionie Polski, tak. Więc ja też to było trochę powiązane ze sobą, że ja wcześniej już to miejsce jako tako znałem, więc jakby tak. To też było ze sobą tutaj powiązane, nie? Ale akurat, no to mi się u Wojtka bardzo spodobało. Był bardzo aktywnym klubowiczem i to też widzimy w klubie, bo są klubowicze mniej aktywni, bardziej aktywni. I to też się da odczuć, kto, jakie ma podejście. Bo jest coś w tym, że jak robisz, wiesz, jedną rzecz super, no to widać, że po prostu jest człowiek zaangażowany. I to było u Wojtka tym czymś, co spowodowało, że uwierzyłem w to od samego początku. Natomiast no w naszym biznesie narusowym, owszem, to było obarczone od samego początku też wielką odpowiedzialnością i ryzykiem, nie? Więc to też jest oczywiście projekt, który oparty jest o super mocny zespół, o zgrany zespół, o podział ról, odpowiedzialności, ale Wojtek odegrał kluczową rolę, więc nie wiem, czy odpowiedziałem tak dokładnie na twoje pytanie. Ja to podsumuję, bo ja wyciągam. Ale tak to było, nie? Czyli po prostu Wojtek był bardzo aktywny w klubie, my się na mentoringach docieraliśmy, rozmawialiśmy godzinami o plusach, minusach, w ogóle o nas, o tym, jak siebie widzimy, jak współpracę widzimy, więc po prostu nam się to wszystko zgrywało. Po drodze oczywiście, jak już Narusa powstawała, to też nasz skład się rotował, zmieniał, nie? Ewoluował, ale Wojtek jest i był i będzie jako prezes Narusy, bo tam mieszka, postawił wszystko na jedną kartę. To też był taki... Sprzedał nieruchomości nawet, nie? Znaczy on w ogóle zrobił taki ruch, który był... spowodował, że wszyscy na maksa poszli z pełnym ogniem, jak po prostu w 2020, to było jak pandemia się gdzieś tam rozkręcała, kupiliśmy działkę, to on się tam po prostu przeprowadził, nie? To nie było tak, że on to sobie robił zdalnie jako kolejny piąty projekt, czy czwarty, tylko sprzedał swoje nieruchomości w Gliwicach, swój klub bilardowy, który prowadził, rzucił też pracę jako analityk finansowy, bo on pracował jeszcze równolegle jako analityk finansowy, więc wszystkiego tego się pozbył, wygodnego życia, all in, i po prostu wszedł to na maksa, więc jakby to też było dla mnie już sygnałem, że dobra, no to lecimy na maksa, nie? Okej, czy ja mam dwie rzeczy i dwie kolejne napomknę, żebyśmy o tym pogadali. Czyli mamy tak, z jednej strony mamy bardzo duże zaangażowanie, tak? Że widzieli, że ktoś jest zaangażowany już na etapie i klubostwa i na zasadzie takiego researchu, że widzieli, że ktoś daje coś od siebie. Tak, tak. To jest jedna rzecz. Druga to jaka? Mnie uciekła teraz. Kompetencje, tak? Różnice, chciałem powiedzieć. No. Różnice. Czyli, że widziałeś, że ty jesteś bardziej taki społeczny, bardziej analityczny, tak uproszczając, bo tam wymieniłeś kilka tych cech, ale że jest różnica, czyli, że możecie, każdy może dać coś od siebie i 2 plus 2 zrobi bardziej 12 niż 4, nie? Tak, tak. Czyli wspólnik powinien być inny, przynajmniej w jakimś stopniu, i powinien być zaangażowany. Czyli gdybyś miał trochę inne warunki, to na przykład fajnie by było go przetestować na czymś mniejszym, nie? Zrobić z nim jakiś mniejszy projekt. Akurat u was tak nie było, nie mieliście co robić, ale myślę, że dobrą praktyką jest, jeżeli, bo wiecie, Adam też ma większe doświadczenie biznesowe, już robisz kilka rzeczy, ale jak to dzisiaj zaczyna i szuka wspólnika, myślę, że jak chcesz otworzyć wielką firmę odzieżową, to może najpierw zróbcie jakiś dropshipping, jakiś handel, nie wiem, strzelam teraz, nie? Zobaczyć w ogóle, jak ktoś się angażuje, czy dowozi, nie dowozi. Coś, gdzie jest małe ryzyko finansowe, może większe czasowe, bo czas można zainwestować, bo to jest zawsze jakaś lekcja. Ale żeby nie utopić od razu 30 milionów, tylko żeby protestować się. Tak, no jakby prowadziłem już klub wcześniej z Jackiem, więc jakby już działaliśmy, już klub był rozwinięty. To nie był startup, że sobie zaczęliśmy dopiero, tylko już jakby klub był rozwinięty i ja już robiłem dużo rzeczy w życiu. Już ta intuicja mi na pewno pomogła i doświadczenie, tak jak mówisz. Więc to szybko się zadziało, ale jest dokładnie tak, nie? Jak ktoś zaczyna dzisiaj biznes albo jest gdzieś tam w trakcie rozwoju, to lepiej, żeby zaczął na mniejszych rzeczach, a w trakcie to zwiększał, nie? Niż od razu na maksa, bo to po prostu wszystko ma... dwa końce, nie? Jest wielki sukces, ale również po drugiej stronie wagi jest porażka, jeżeli nie są zachowane elementy, które są niezbędne, żeby osiągnąć sukces, nie? Czyli doświadczenie, zaangażowanie, determinacja, podział ról, kompetencje, doświadczenie, no żeby to nie, wiesz, jakbyśmy nie mieli doświadczeń, nie wiem, ja bym nie miał doświadczeń sprzedażowych, networkingowych, no to bym nie zrealizował swojego targetu na Rusę i by to się nie udało, a w drugą stronę, gdyby Wojtek nie wiedział, jak zarządzać ludźmi, procesami i by się tego dopiero uczył na Narusie, to też by się mogło okazać, że to jest katastrofa, nie? A jednak zrobiliśmy to, bo mieliśmy już doświadczenie po prostu, które zdobyliśmy wcześniej, nie? Więc to też jest ważne, żeby robić małe rzeczy,
i tą skalę sobie ciągle zwiększać, nie? A stopniowo i po prostu iść tak. W ten sposób do góry, bo dzięki temu... Wy tą skalę szybko zwiększyliście, ale to jest, ale są inne cechy, które pozwoliły to zrobić. Inne parametry, które... Tak. Ale też tak, dokładnie. Wiesz, no ja, Wojtek, to oczywiście, ale to jest też więcej osób, które były w to zaangażowane. Oczywiście. No. Wiesz, musimy jakieś przykłady się trzymać, żeby na czymś operować, nie? Tak. Natomiast ja, jeszcze jest jedna rzecz, która... W klubie podobnie, tylko do jakby to, wiesz, trącę w tym temacie. To też jakby podział mamy ról z Jackiem i też się podzieliliśmy tymi działaniami i też jest mnóstwo rzeczy, które się dzieją poza mną, które Jacek świetnie ogarnia. Tak. Ja się czuję świetnie w swoich tematach i tutaj te role na maksa też się uzupełniły. I też to wymagało dotarcia się wielu lat działań wspólnych, ale jak najbardziej to jest jak najbardziej fajne, nie? To sam zresztą działasz z wieloma wspólnikami na wielu płaszczyznach, więc wiesz, jak to uzupełnia i daje też później skalę, czas. Tak, tak. Jest jeszcze, mamy te dwie cechy, a trzecia, uważam, że jest bardzo ważna. Kiedyś leciały smerfy w telewizji. I one chyba leciały raz na tydzień, tak mi się wydaje, że tam rotowały te bajki, bo Pszczółka Maja i inne, i były smerfy. I były różne smerfy. Były na przykład Pracuś, nie? Był Paweł Smerf, były inne, i był Maruda. I myślę sobie, że z Marudami jest trochę jak ze smerfami. W sensie, jeżeli to będzie raz w tygodniu, przez pół godziny trwa wizerynka i z tych pół godziny Maruda tam pomarudzi minutę, spoko. Ale... Ale każdego dnia mieć Marudę, to jest trochę gorzej. Więc ja myślę, że jednak oprócz tego, że ty możesz być bardziej taki, wiesz, optymistyczny, a ty bardziej analityczny, to w tym wszystkim musi być dobra energia, optymizm, w sensie dobra, wywaliłeś się, idziemy dalej, ciśniemy. Tak. Musi być ten optymizm, nawet uważam, że trochę większy niż realny, bo jeżeli wierzysz w coś, co jest nierealne, to się staje odrobinę realne. Zresztą, ty to widziałeś, więc myślę, że to jest trzeci parametr, że musisz mieć optymistów, można nazwać umiarkowanym optymizmem, ale musisz umieć kogoś zachwycić jako takiego gościa, który jest optymistą, nie? Znaczy w ogóle to się wszystko sprowadza do energii dobrej. Mhm. Ja akurat uwielbiam spędzać czas z ludźmi, którzy mają w sobie tą energię, która pcha do góry po prostu. Także to po prostu jest mega, nie? To już nawet nie chodzi o biznes i o zarabianie pieniędzy, po prostu o to właśnie jakość życia. Jak się spędza czas z ludźmi, którzy dają energię, dają uśmiech, to po prostu ma takie znaczenie, że absolutnie to ułatwia wszystko, nie? I jakby to ma ogromny wpływ na potem na wyniki w biznesie. Dlatego ja ten optymizm daję wszystkim dookoła, często też go dostaję, ale też zauważyłem, że im z większymi wyzwaniami sobie umiemy poradzić, to później jakby to, co kiedyś było problemem, nie jest już problemem, nie? Że jakby jak sobie poradziliśmy raz. Dzisiaj, jak sobie poradziliśmy raz, to potem już łatwiej jest drugi raz, trzeci raz. I teraz mam na przykład tak, że po doświadczeniach z Narusą w tych ostatnich 2 latach, teraz z wyzwaniami, którymi się dzisiaj mam przed sobą w rozwoju klubu i tak dalej, podchodzę do tych wyzwań z takim mega spokojem, uśmiechem, na mega luzie. A wiem, że jeszcze 2 lata temu by mnie to stresowało, bym wiesz, kombinował po nocach, myślał. Teraz też trzeba myśleć, ale jednak już to jest zupełnie na innym... Jest taka delikatna spinka, delikatna tak, mobilizacja taka. Mobilizacja, no. Nie? Mm-hmm. Czyli to jest właśnie też to, żeby generalnie robić w życiu trudne rzeczy albo wyzwania, sobie stawiać wysokie. Oczywiście nie od razu takie wielkie, nie? To nie trzeba takie ogromne, ale po prostu stawiać sobie te cele, wyzwania, bo później... Po prostu zmienia się optyka, zmienia się taki sposób funkcjonowania. Do wszystkiego się podchodzi spokojniej. Więc to też jest taka droga, nie? Znaczy, to się też sprowadza, może tak trochę skaczę teraz, ale do tego, żeby... To mi w klubie mega. Ja kiedyś w jednej książce, albo w audiobooku, czy w podcaście słyszałem, że jak jesteś najlepszy w pokoju, to zmień pokój. Mm-hmm. Ja się mega kieruję tą zasadą. Jakoś sobie ją komponowałem do swojego życia i na maksa daję sobie taki challenge, zawsze sobie robię taki co jakiś czas z sobą samym spotkanie, jak zmieniłem swój pokój, nie? Mm. Czyli czy mój pokój jest lepszy, w cudzysłowie biznesowo i tak dalej, niż był rok temu na przykład. Tak. I jeżeli jest lepszy, no to się mega cieszę, to jest super, to zrobiłem dobrą robotę. A jak, no nie miałem jeszcze słabszego, więc jakby cały czas jest do przodu, ale chodzi o to, żeby sobie właśnie stawiać takie wyzwanie, nie? Że to każdy, kto nas ogląda, może dzisiaj sobie zastanowić się, dobra, z kim spędzam ten czas, taki rzeczywisty. Mhm. Wiadomo, że tu nie chodzi o to, żeby zmieniać rodzinę i tak dalej, nie? Bo to niech każdy tam
nie tak tego nie do tego podchodzi, ale jak ktoś chce osiągnąć sukces w biznesie, no, bo zakładam, że tutaj wiele osób, które ogląda kanał Smart Life, to chce mieć też lepszy jakość życia i biznesu, to no, dobrze jest zastanowić się, z kim realnie się rozmawia o tym biznesie, z kogo się słucha, czy te osoby mają wyniki w biznesie, czy te osoby mówią o tym, co robią. No bo właśnie, jeżeli mamy wokół siebie maruderów, no to się nie osiągnie tego sukcesu, albo dużo ciężej i w nieprzyjemny sposób, nie? Ja pamiętam nasze początki w ogóle, ja tak do tego wracam i się trochę uśmiecham, bo my pomimo tego, że znamy się przecież 20 lat, chodziliśmy na te same imprezy, do tego samego klubu, to ja pamiętam nasze początki, że nas już wtedy, nie mieliśmy tej wiedzy, o której teraz rozmawiamy. Mieliśmy tylko optymizm. Nikt nam tego nie powiedział, nikt nam tego nie nagrał na YouTubie. Intuicyjnie to robiliśmy, że wyrywaliśmy się z tego środowiska, pomimo że go lubiliśmy, dobrze się tam bawiliśmy, generalnie imprezy do rana czasem, to było 20 lat temu i w tych czasach. No, z 15 lat imprezy. To i tak już intuicyjnie chcieliśmy iść do innego pokoju, gdzie będą wokół nas ludzie, którzy powiedzą, kurde, pracujcie mądrzej, zróbcie wynik lepszy, zarabcie tyle, wiesz, czemu tak, wiesz, mało, można więcej, można lepiej. I myślę, że każdy, kto słucha, powinien też tak w tym kierunku zacząć myśleć, kim się realnie otacza i dać sobie wyzwanie, że na przykład w ciągu najbliższego, nie wiem, półrocza czy w najbliższych 2-3 miesiącach zmienię swój pokój i do swojego pokoju wprowadzę 2 nowe osoby, które podniosą mi jakość tego pokoju, nie? Jasne. Później kolejną jedną osobę i nagle ktoś po roku, dwóch zobaczy, że ma całkowicie inne otoczenie, no i zobaczy wynik na swoim koncie inny niż miał wcześniej, nie? Tak. Bo to tak działa. Ty też masz świetny pokój, tutaj, tak. ale jak znam, wiesz, i ogromnie się cieszę, że też w nim jestem, bo to właśnie tak działa, nie? Że jak mamy wokół siebie ludzi, którzy nas nakręcają, to już nie chodzi tylko o hajsy, tu chodzi też o to podejście do życia, szukanie rozwiązań, nawet jak jest jakaś trudność, to się zupełnie inaczej o tej samej sytuacji rozmawia, nie? Znaczy, fajne wyzwanie, damy radę, poszukajmy sposobu i będzie dobrze, nie? A nie na zasadzie, ojejku, i to teraz nie damy, będzie ciężko, nie? No... To tak tylko z takich przemyśleń luźnych. Ale tak jest, tak jest. Więc na pewno tak bym każdemu doradził, żeby sobie dzisiaj zastanowić się, w jakim pokoju się jest i jak go można zmienić na lepszy, nie? Mm-hmm. No to jeszcze mam taką inną refleksję, no bo skoro robiliście duży biznes z Wojtkiem, bo ten przykład Wojtka teraz rozbiera na tapet. No dalej robimy, nie? Bo to... Tak. Ale jakby mówię o początku. To dopiero pierwszy sezon, gdzie jest wiesz, full ludzi, nie? To, ale to, że już nie ma... Nie mówimy o Narusie, która 10 lat istnieje. Stare wygi hotelarskie, nie? To raczej wreszcie działa, nie? Ja wiem. Wreszcie nauczyłeś się grać w Monopoly teraz, bo ja robię biznes. Ale... Tak, ja rozumiem, tylko bardziej biorę go jako taki przykład, na którym pracujemy, bo jeszcze jest jedna kwestia. Skoro u was jest fajnie, bo u was siłą rzeczy są akty notarialne, tak? Dokumenty, coś jest. I zauważyłem, że jeżeli ktoś ma szczere intencje, to nie ma problemu, żeby wydać się umowami. A tacy, co tak nie wiedzą, to tak, a może na gębę, może coś tam. Jak to wygląda z umowami u was i może masz jakieś tipy, jakieś refleksje, to coś powiedz więcej o umowach, bo to jest też chyba ciekawe, a ludzie często to pomijają i często są wspólnicy, którzy coś robią, a nie ma jakichś ram, nie? Które w razie czego coś tam regulują. Wiesz co, no tutaj też na przestrzeni tych lat moje podejście do tej sprawy się zmieniało. A no tak, teraz więc mam na myśli. No. Tak, no dzisiaj jakby uważam, że umowy są ważne i trzeba je mieć, nie? Co do założenia i co do fundamentu, to uważam, że ze współpracownikami, z osobami z teamu, z osobami wokół nas warto te umowy mieć i w tym powiedzeniu, że umowy są na czas wojny, a nie czas na pokoju. Kiedyś tego nie rozumiałem, dziś wiem, że po prostu warto je mieć tak dla zachowania ram, bo intencje intencjami, ale jakby no różne rzeczy się w życiu dzieją, czasem niezależne od nas, nie? Więc ta umowa uważam, że jest ogólnie co do zasady istotna, jako taka w biznesie. Natomiast też mam takie dalej odczucie, że nie zawsze i nie z każdym przypadku, bo to nie zawsze tak jest, że trzeba tą umowę z każdym mieć i też uważam, że w niektórych przypadkach nie jest ona potrzebna. Ale tylko w takich przypadkach, gdzie już jakby no, na tyle dobrze gdzieś tam jest ta relacja już zbudowana i
jest tyle dowodów, jakby, że jest wszystko dobrze, że tu nie ma potrzeby. Ale co do założenia, to bym te umowy jednak każdemu polecał. Nie? Aż, no, przy narusie no to tu w ogóle bez dwóch zdań. Nie? No to mówimy o dużych kwotach, dużych zobowiązaniach, więc tu w ogóle nie ma o czym gadać. Tu mamy wszystko wpisane z umowami, z akty notarialne i tak dalej. Ale jak ktoś zakłada dziś biznes i ma wspólnika albo chce mieć wspólnika, no to wiadomo, no, chcemy dobrze, no ale dobrze jakieś sobie ramy spisać i podział gdzieś tam tych ról, żeby to było jasne, żeby później się nie okazało, że biznes wystrzeli kosmos, będzie super. I nagle, wiesz, jedna strona będzie miała ciśnienie, żeby dalej rozwijać projekt, a druga stwierdzi, no w sumie już się napracowałem, to wystarczy. Już wystarczy, nie? Więc to też dobrze ze sobą po prostu rozmawiać. No i na bazie szczerości to, żeby to było, ale umowa jakby zawsze z założenia jest, daje dużo więcej dobrego niż złego, więc polecam każdemu, tak, nawet w małych rzeczach ją spisywać, nie? Szczególnie gdzie chodzi o pieniądze i o biznes, no to jednak te umowy dają gdzieś tam jakieś ramy współpracy bardziej, to odchodzi. Jasne. Znaczy tutaj kluczowe, bo na przykład jeżeli ja jestem u Ciebie prelegentem, tak, no to my się umawiamy i wiesz, że ja tam przejadę i nie ma problemu. Potrzebuję tej umowy. Tak, natomiast jeżeli są większe pieniądze, to myślę, że reguła, jeżeli ktoś boi się tych umów, to znaczy reguła jest taka, że się podpisuje tę umowę, ale tak sobie myślę, że jeżeli na przykład robisz z kimś biznes, to w sytuacjach, kiedy kogoś bardzo długo znasz i robicie biznes, ale każdy z Was już jest na przykład zarobiony, już ma kasę. Czyli nie ma takiego ryzyka, że ktoś nachapie się kasy i powie, że już nie chce pracować, albo że Cię oszuka, bo potrzebuje więcej. Jakby już wiesz, jak on żyje, wiesz, jakie ma podejście, znasz jego wartości, ale to mówimy o tym, że siedziałeś z nim nie jedną noc, gadając przy ognisku, że byłeś na jednej imprezie, pomagałeś w problemach i znacie się od podszewki. Rzeczywiście, że wie, że nie gada, że o, dla mnie miłość jest najważniejsza, tam jest zdrowie. Nie, że farmazony jakieś, tylko że wiesz, czym on się kieruje, tak? Wiesz, że on mówi, że nie może w weekend pracować, bo nie wiem, bo rodzina ma takie zasady, albo nie, o 9:00 nie mam trening, albo coś. I widzisz, że on to robi od lat, w różnych kontekstach, znasz go świetnie, wtedy faktycznie możesz pomyśleć o tym, żeby tej umowy nie było, tak? Tak. Ale jeżeli kogoś znasz dopiero kilka lat, jesteś prawie pewny, że jest tak, jak myślisz, ale prawie, to wtedy umowa powinna być, nie? Tak. W sensie, prawdopodobnie spotkasz kilka osób w życiu, albo może jedną, albo pół, z którą tej umowy nie warto podpisywać przy grubszych dealach, nie? Tak, tak. Znaczy też to się zgadza, natomiast też warto gdzieś tam, jak idzie dobrze, szczególnie wtedy pomyśleć o tym, że jesteśmy tylko ludźmi, tak, nie? I też ostatnio miałem takie refleksje. Właśnie i też na przykład w klubie z Jackiem teraz podpisujemy taką umowę, że co by się stało, gdyby ktoś z nas odszedł z tego świata, nie? I sobie teraz dopiero robimy porządek w tej sprawie, nie? Mam to samo u siebie w firmie. Bo idzie dobrze, fajnie, ale no życie jest życiem, nie? Możesz chcieć mieć super plany, ambicje, a tu nagle coś się wydarzy po prostu i już, nie? I to nie mamy na to wpływu. Więc na przykład teraz nad tym dopiero się usiedliśmy tak na poważnie i zaczynamy sobie to tutaj teraz właśnie kończyć, nie? Prawnie wszystko. Aby właśnie zrobić jakąś sukcesję, jakieś tutaj ubezpieczenie też krzyżowe pod tą umowę, że wtedy jakby druga strona może spokojnie prowadzić biznes. A czyli to jest ubezpieczenie, że jak ty umrzesz, to na przykład Jacek dostaje pieniądze? Tak? Takie też zewnętrzna firma? Tak, tak, tak. Okej, okay. No bo to jest ciekawa informacja. No, że jak na przykład nie by nie było, to Jacek kontynuuje sobie klub bez problemu, tak, ale moja rodzina, tam osoba wskazana, dostaje kwotę, którą wypłaca ubezpieczalnia. Okay. Która pokrywa tą część udziałów. A, okej, okay. W ten sposób. No, żeby nie musiała tego firma wypłacać, czy tam Jacek, tak, tylko po prostu jest to zewnętrznie ubezpieczone. Okej. Okay. Na wypadek, nie wiem, wyparku samochodowego. A kojarzysz, jakie to są kwoty? To zależy tylko i wyłącznie od kwoty, która ma być wypłacona. Nie? A może być jakąś wartością? Przy jakiej kwocie jest jaka? Przy około milionie złotych jest około dycha rocznie jakoś tak. Łącznie dycha rocznie, po 5 tysięcy na głowę, nie? Po 5-6 tysięcy. Dycha rocznie? 10 lat no ale to zależy, ja nie jestem, wiesz, nie chcę tutaj mówić na przykładzie, że tak mniej więcej przy takich wolumenach. Okay. To wychodzi super atrakcyjnie według mnie, ale no nieważne, okej. Okay. Ale jak sobie sprawdzałem zróbcie research sobie, co tam akurat macie u Was, tak? Bo to będzie zależy od wieku, od zdrowia, od wszystkiego. Fajne, to jest ciekawa opcja. Ostatnio na przykład o tym zacząłem myśleć, nie? Więc to też jest forma umowa, zapisów, ale właśnie warto zastanawiać się z różnych stron, nie? Więc umowy ogólnie co do zasady uważam, że są w biznesie ważną częścią skutecznego prowadzenia firmy. Nie? Jasne. Czyli co, mamy kompetencje kogoś, żeby był inny niż nasze. Mamy
Mamy kompetencje, mamy od tyłu umowy, mamy, żeby to był optymista i mamy zaangażowanie w jakichś małych rzeczach wcześniej lub no tak jak u Ciebie Wojtek, że jeździł wcześniej i tak dalej. Czyli to są te cztery kwestie, które uważam, że są bardzo fajne przy doborze wspólnika. Ale schodząc na ziemię, tak schodząc na takie trochę lightowsze tematy, to jak dać się lubić? Subskrybuj kanał Kacpra i uśmiechaj się każdego dnia.